z tych śmieci zostaje w filtrze, reszta jest wyrzucona drugą dyszą z powrotem. Tego się kurwa nie spodziewałem, ale to jebło. Siemanko, z tej strony Konerski, a to druga część historii mojego basenu. W pierwszej części mówiliśmy o tym, jak powstaje zabudowa, jak ją zrobić, jakie materiały będą potrzebne, ile mniej więcej to trwa, no i przede wszystkim ile to kosztuje. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co tak naprawdę potrzebujecie do tego, żeby komfortowo użytkować i do tego, jak dbać o basen. Pierwszą rzeczą, o której chcę wam opowiedzieć, a którą dostajecie od razu w zestawie razem z basenem, to jest pompa. Pompa tak zwana jedynka, wydaje nosi 1200 litrów na godzinę, tak mniej więcej. Ona ma poziom filtracji na poziomie 20%, przynajmniej tak podaje producent. Do tego basenu wkładamy specjalne filtry. Takie zwykłe papierowe. Są białe, ale są też i niebieskie, które ja stosuję. Filtr niebieski jest pokryty substancją, który ma za zadanie m.in. zabijać wszystkie drobne ustroje, takie jak na przykład, nie wiem, pałeczki coli. Przynajmniej tak podaje producent. Jest to nieco wygodniejsze rozwiązanie i on jest troszeczkę bardziej skuteczny, ten filtr. Samo podłączenie pompy to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy wyciągnąć z zestawu rurki ze specjalnymi zaciskami. Pompa jest uszczelniona. Wystarczy do środka włożyć filtr, odkręcając wieko i to wystarczy. Przy takiej wydajności pompa powinna chodzić praktycznie cały czas. U mnie chodzi ta pompa 22 godziny na dobę. Jest dosłownie wyłączana na 2-3 godzinki, żeby sobie odpoczęła w ciągu dnia i to wszystko. Ona cały czas musi chodzić, aby ta woda była cały czas filtrowana. Kolejną rzeczą, która jest niezbędna do użytkowania takiego basenu, jest zestaw do badania wody. Tym zestawem badamy poziom pH, jak i chloru w basenie. Są różne testy. Są testy z papierkami, są testy z tabletkami, które rozpuszczamy w wodzie w odpowiednim pojemniku, ale jest też taki test, który ja mam, gdzie wpuszczamy odpowiednią ilość substancji, ona się barwi i wtedy możemy na skali porównać sobie, jaki jest poziom pH, czy też chloru w wodzie. Poziom pH powinniśmy utrzymywać na poziomie między 7,2 a 7,6, z racji tego, żeby po pierwsze nie podrażniać skóry czy oczu, no i nie doprowadzić do korozji elementów metalowych, na przykład w pompie czy w drabince, którą będziecie mieli do basenu. Ale też, jeżeli nie macie odpowiedniego pH, nie będzie działać inna chemia. Będzie o obniżonej skuteczności. Jeżeli będzie zbyt niskie pH, wtedy chlor zadziała z dużo mniejszą skutecznością niż powinien. Do regulacji pH możemy kupić sobie zestaw startowy takiej chemii basenowej. Ja sobie go kupiłem, w ten skład wchodzi właśnie pH plus i pH minus. To są dwie substancje, którymi możemy regulować odpowiednio pH wody. Wystarczy rozmieszać odpowiednią ilość, którą podaje producent na opakowaniu. On podaje na 10 metrów sześciennych wody. No, basen ma 5 metrów sześciennych, więc po prostu wynik, który nam wyjdzie, dzielimy na pół i wiemy, ile tej substancji dodać. Ale oczywiście przed tym wszystkim musimy zbadać tą wodę. Kiedy już wyregulujemy sobie na odpowiedni poziom wody, czyli ten nasz pH, będziemy musieli dodać chloru. Chlor, który też jest w zestawie, chlor szok, dodajemy tak samo, jak podaje producent. Też podaje na 10 metrów sześciennych wody. Ja sobie wybrałem specjalnie z kuchni taką miarkę. Z tego, co pamiętam, na ten basen wchodzi raz na tydzień 100 gram takiego chloru. Środki jak chlor czy środki do regulacji pH rozpuszczamy w ciepłej wodzie, na przykład w misce. Chlor sam z siebie ciężko się rozpuszcza w zimnej wodzie, więc ja zawsze dodaję taką ciepłą wodę z kranu i wtedy jest w małych ilościach łatwiej to rozmieszać. Dodajemy po prostu, wlewając całą wodę do basenu i włączając pompę do tego, ta woda się przefiltruje. W skład tego zestawu startowego chemii basenowej wchodzi też alga off albo antyalga. To się w zależności od producenta różnie nazywa. Jest to płyn, który tak naprawdę zabija algi. Jego dodaje się raz na tydzień, prewencyjnie zazwyczaj. Nawet wielu ludzi tak poleca, żeby prewencyjnie wlewać odpowiednią ilość, którą też możecie wyszukać na opakowaniu, w zależności od pojemności swojego basenu. I im cieplejsza woda, tym szybciej te algi powstają, tym szybciej powstają glony, więc to jest środek do tego, żeby zapobiec powstawaniu właśnie takich rzeczy w basenie. Następnym środkiem, który jest w zestawie, jest to Flok Super. To jest środek do koagulacji, tak naprawdę niezbędny do tego, żeby utrzymać odpowiedni poziom czystości wody w basenie. Ten środek powoduje zbijanie małych cząsteczek brudów w większe. Jak wiadomo, wchodząc do basenu, wnosimy na sobie różne mikroelementy, które potem zostają w tej wodzie. Ten środek właśnie, tak jak mówię, on zbija małe
mikroelementy większe, które potem jest łatwiej wyłapać przez filtr lub też odkurzyć z dna basenu w momencie, kiedy opadną na dno. Przy używaniu tych środków pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy. To jest chemia i to dość silna chemia. Przede wszystkim chlor. To jest chlor o wysokim stężeniu, więc mieszając go, nawet dodając do basenu, zawsze miejcie na sobie rękawiczki założone. Niektórzy wam powiedzą, że nawet żebyście mieli okulary ochronne. To też nie jest głupi pomysł. Dodawanie tego chloru, no uwierzcie mi, ja dotknąłem w misce wody chlor, który rozpuściłem wcześniej, pół tej miarki, to ręce śmierdziały mi chlorem przez 2 dni. Jest to naprawdę silny środek, na który musicie uważać. Ale jest też inne rozwiązanie. Nie musicie kupować całego tego zestawu, ok? Jest środek, który jest dla osób leniwych lub też dla osób, które rozłożą swój basen na działce i są tam raczej rzadko, powiedzmy 2 razy w tygodniu. Są multitabletki. Są to takie tabletki, które wrzucamy do specjalnego pojemnika, do takiej bojki. Wystarczy ją wrzucić do tej bojki, tutaj do środka i ona powolutku rozpuszcza się w wodzie. Ta multitabletka ma w sobie tak naprawdę wszystkie te środki naraz, które tutaj widzicie. Ona starcza na około 4-5 dni, w zależności od tego, jakiej wielkości tabletkę kupicie. Starajcie się kupować u sprawdzonych producentów, u sprawdzonych sprzedawców, żeby nie kupić sobie zwykłej tabletki z chlorem. Okay? To się często zdarza. Z mojego doświadczenia wynika, że tą tabletką jest ciężko wyregulować idealnie poziom pH. Za każdym razem, kiedy używałem tabletki, pH wody spadało poniżej 6,7. Było to zbyt niskie pH i chlor, który w niej był zawarty, też nie do końca działał tak, jak powinien. Podczas tych operacji, no nazwijmy to obsługowych, czyli dodawania chloru i czyszczenia basenu, musimy pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Raz w tygodniu musimy wymienić około 3% pojemności basenu na świeżą wodę. W moim wypadku jest to około 150 litrów wody. I ja sobie znalazłem jedno rozwiązanie. Jednocześnie dolewam wody świeżej i jednocześnie odkurzam dno basenu. Bo tak jak wspomniałem, żeby wyczyścić dno basenu, jest potrzebny odkurzacz. Odkurzacz tego typu. Zwykły tak naprawdę metalowy kijek z plastikową końcówką, z workiem i z końcówką do podłączenia węża ogrodowego. Tutaj napływa nam świeża woda. Robiąc pewne ciśnienie, wciąga całą zawartość syfu, który jest na dnie i wrzuca tutaj w worek. Jest to bardzo proste rozwiązanie i jednocześnie uzupełniamy wodę w basenie i jednocześnie czyścimy dno basenu. Jest niestety mała wada. Ten worek, który mamy w zestawie, ma na tyle duże oczka, że wyłapuje tylko te większe śmieci. Te mniejsze przelatują przez worek i z powrotem po chwili opadają na dno. Ale i na to jest sposób. Ja sobie wymyśliłem jeden patent. Ja sobie po prostu zwykłą rurkę z zestawu połączyłem razem z kijkiem, podłączam go do wyjścia basenu, tam gdzie jest wciągana pod ciśnieniem woda i całą zawartość syfu z dna po prostu ściągam sobie tą rurką. Jest na tyle duże ciśnienie, że wciągnie wodę razem z piaskiem i z tymi elementami, które nie wyłapał worek, a wszystkie te śmieci zostają z powrotem na filtrze. Więc woda, która z powrotem wraca do basenu, jest praktycznie czysta. Kolejną rzeczą, która jest potrzebna do utrzymywania czystości w basenie, jest oczywiście siatka. Zwykła siatka, którą będziecie wyławiać liście, patyczki, robaczki i wszystkie te śmieci, które wam nalecą razem z wiatrem do basenu. Jak wiadomo, w lecie jest bardzo dużo momentów, bardzo dużo chwil, gdzie pylą drzewa, latają różnego rodzaju robale i to wszystko leci w ten basen, jakby to była jedna rzecz w całym ogrodzie, gdzie może to nalecieć. Naprawdę, uwierzcie mi, tak to wygląda. Dlatego ta siatka jest naprawdę bardzo przydatna do takich rzeczy. Ale nie musicie jej mieć. Ona się przydaje, ale możecie zastosować to, co ja. Ja sobie kupiłem skimmer. Skimmer zwykły, basenowy. To jest tak naprawdę wiaderko przymocowane do burty tego całego basenu. W środku jest sitko. Cała woda spływa do tego wiaderka. Ściąga jednocześnie cały syf, który się utrzymuje na lustrze wody. Oczyszczenie powierzchni basenu trwa kilka minut, kilka do kilkunastu, w zależności ile tego jest. Wystarczy potem na koniec dnia czy w połowie dnia wyciągnąć sobie wiaderko z całym syfem, jak już to opadnie na dnie wiaderka, wysypać, włożyć z powrotem. Tak naprawdę cały czas mamy czyste lustro wody, bez żadnych śmieci i bez żadnych robali.
Więc mamy wyczyszczony basen, ale co dalej? Musimy na noc go czymś przykryć. No bo fajnie, że żeśmy go sobie wyczyścili, ale w nocy znowu zacznie wiać wiatr, znowu wszystkie liście nalecą, rano wstajemy i znowu mamy naniesiony syf. Więc musimy mieć jakieś pokrycie basenowe. Rodzajów jest też kilka. Możemy kupić rolkę, możemy kupić sobie sztywne, ale są też zwykłe folie, zwykłe czarne folie na wymiar, troszeczkę większe, którymi możemy przykryć basen. Ja sobie kupiłem większą folię z racji tego, że przykrywam sobie całość basenu razem z obudową. I wtedy mam zabezpieczony cały basen, nic do niego nie nalatuje. Więc basen mamy wyczyszczony, basen mamy przykryty, chcemy się kąpać. Wchodzimy do basenu, mamy 28 stopni na dworzu, a woda ma stopni 16 i po prostu jak wchodzimy, to jest dramat. Jest po prostu zimno jak cholera. Więc przydałby nam się zestaw jakiś do ogrzewania wody. Tak jak widzicie, ja mam kolektor słoneczny o powierzchni 120 na 120 cm marki Intex. Ten kolektor podłączamy sobie pod pompę wody, od wyjścia rurkami, tymi, które mamy w zestawie, do wejścia, żeby z powrotem wracała. Jest to naprawdę bardzo proste do podłączenia. Rurki są w zestawie, też mamy rurki z zestawu. Możemy sobie dłuższe rurki dokupić, na przykład 3 czy 5 metrowe, jeżeli potrzebujemy. Kolektor słoneczny gdzieś położyć, gdzie indziej, bardziej na słonecznym miejscu. No muszę wam powiedzieć, że to działa, ale bardzo średnio. Przy temperaturach rzędu 30 stopni w ciągu dnia nagrzałem wodę do 26 stopni, nie więcej. Basen był przykryty czarną płachtą, tą moją folią. Jednocześnie grzało się od słońca, jednocześnie grzał się kolektor słoneczny i jedyne co uzyskałem 26 stopni. Jest to co prawda przyjemna temperatura basenu w takich upałach, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od temperatury powietrza, od słońca i w pochmurny dzień nie nagrzejemy praktycznie w ogóle tej wody. Ale i tutaj możemy wykorzystać pewien pomysł. Ja sobie zrobiłem ze zwykłych rurek, które kupiłem w OBI, zwykłe nagwintowane rurki w odpowiedniej długości, mini instalację, którą wkładam bezpośrednio do grilla. Jednocześnie robię sobie grilla i jednocześnie podgrzewam wodę. Podłączam to na takiej samej zasadzie, jak podłącza się kolektor słoneczny, tymi samymi rurkami. Po prostu zrobiłem sobie przejściówki z węża ogrodowego i tą wodę jestem w stanie nagrzać w temperaturze 19-20 stopni do 20 kilku stopni. I wychodzi na to, że woda jest cieplejsza niż temperatura powietrza i wtedy ten komfort kąpieli jest jeszcze większy i bardzo przyjemny. Do tego zestawu, o którym my tutaj wspominamy, fajnie jest jeszcze i bezpiecznie jest mieć ze sobą łaty. Łaty, które możemy kłaść nawet kiedy jest basen pełny wody. Wyobraźcie sobie, że podczas konstrukcji, podczas robienia tej obudowy zdarzył się mały wypadek i wkrętarka wpadła mi do wody i bitem przebiła dno. Normalnie zrobiła dziurę. No i wtedy musiałem użyć takiej łaty i to trzyma do dzisiaj. Ja ją co prawda wymieniłem podczas wymiany wody sobie, ale ona spokojnie wytrzymuje i eksploatację, i tą wodę, która tam jest. Więc to jest tak naprawdę niezbędne. I ona, ta łata wytrzyma i bok, i dno, więc to polecam. Ale też dla swojej wygody, czy powiedzmy dla dekoracji, możecie sobie zakupić takie lampeczki wodoodporne. Ja je kupiłem na Allegro. Zestaw 36 zł i w zestawie jest pilot. Kładziemy normalne baterie, paluszki do środka, możemy ją wrzucić na dno i wtedy z pilota sobie odpalamy. Robi elegancki efekt wieczorami, kiedy sobie z dziewczyną, z żoną czy tam z chłopakiem chcecie sobie usiąść przy winku, to robi się naprawdę nastrojowo, jest elegancki efekt. Jak sami widzicie, jest tego wszystkiego naprawdę sporo. Jest to sporo urządzeń, jest to sporo roboty. No nie oszukujmy się, basen w środku lata to jest zajebisty relaks, naprawdę, to jest bardzo przyjemna sprawa, kiedy jest 20, 30, 30 parę stopni, a my sobie wskakujemy do chłodnego basenu, możemy się ochłodzić, możemy sobie popływać i to w domu, ale to trzeba pamiętać, że to też jest ogromny obowiązek. Jest przy tym trochę pracy i ja sobie przyjąłem jeden standard. Zawsze zaczynam pracę przy basenie od poniedziałku. W poniedziałek zmieniam filtr na nowy, w poniedziałek badam wodę, w poniedziałek czyszczę go oczywiście całego, sprawdzam, czy wszystko działa, sprawdzam, jak to wygląda i uzupełniam ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, uzupełniam tą chemię. No i tyle. W środę wyciągam filtr, płuczę go pod ciepłą wodą.
myję go, bo już po 2-3 dniach na filtrze potrafią się zebrać śmieci i to takie śmieci, że naprawdę trzeba to wylewać gdzieś, bo jest tego sporo. Czyszczę ten filtr, czyszczę tą pompę, wkładam z powrotem ten sam filtr. Oczywiście zbadam jeszcze raz wodę, czy wszystko gra, czy wszystko jest w porządku. No i tyle. I jeżeli jest potrzeba, dodaję chemii lub też nie. Jedna akcja taka serwisowa, w zależności od tego, jak bardzo jest usyfiona ta woda, czy mamy z nią problemy, czy nie mamy, trwa około godziny. Czyszczenie dna basenu to jest jakieś 30-40 minut, żeby zrobić to naprawdę na gotowo, żeby było elegancko czyste, żeby woda była klarowna. No, łącznie może być to nawet i godzina. Ale gorzej, kiedy powstają problemy. Kiedy na przykład wytrąci nam się żelazo z wody, kiedy woda zrobi nam się zielona. Wtedy musimy sobie dokupić na przykład witaminę C. W momencie, kiedy dodamy tą witaminę C, klarowność wody znowu wróci, ale to jest krótkotrwały tylko proces i będzie trzeba dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Najprawdopodobniej zawiodła ilość chemii i filtracja wody. Więc z pewnością mnie zapytacie o koszta tego wszystkiego. Więc tak naprawdę, zaczynając od samej wody. Sprawdzałem ceny wody w kilku gminach w całej Polsce, od najtańszej do najdroższej. Potrafi to kosztować 8 zł za metr sześcienny i potrafi to w niektórych gminach kosztować 36 tam z kawałkiem za metr sześcienny wody. To jest kurwa zdzierstwo. No ale dobra, pomijamy to. W Gdyni razem ze ściekami kosztuje to z tego, co wyczytałem, 14 z kawałkiem za metr sześcienny wody. Wchodzi 5 metrów sześciennych, przez cały sezon zużyjemy łącznie powiedzmy 15 metrów sześciennych wody. Nie jest to jakaś straszna kwota, ok? Za pompę nie płacimy, mamy ją w zestawie. Ale w razie gdyby się zepsuła, gdyby coś się z nią stało, jest to koszt około 90-110 zł. W zależności gdzie kupujecie. Kolektor słoneczny 135 zł, ja kupiłem za 135 zł, ale w sezonie te kolektory potrafią kosztować 230 zł. Oczywiście jest to cena sezonowa, no bo każdy chce na tym zarobić, ok? Zestaw chemii basenowej około 130 zł i kupicie go tam, gdzie żeście kupowali basen. Czyli w zwykłym markecie, czy to budowlanym, czy tam w jakimś Oszonie, czy gdziekolwiek indziej. Ale możecie znaleźć tą samą ofertę za 80-90 zł. Wszystko zależy to, gdzie będziecie szukać. Tester do badania wody pomiędzy 20 a 50 zł. Też zależy gdzie. Lampki, zestaw dwóch, 36 zł razem z pilotami. Tabletki, multitabletki, w zależności jakiej wielkości i jakie środki ma w środku, jest to koszt pomiędzy 30, 60, 70 zł. To naprawdę ta cena się waha. Zwykły filtr, biały, papierowy, to jest koszt 10 chyba 11 zł za sztukę. Ja kupuję właśnie te niebieskie chyba 17 zł za sztukę na Allegro, ale jak kupicie ich 5, to wtedy przesyłkę macie za darmo, więc to się opłaca. Łatki do basenu, to jest koszt, z tego co pamiętam, 20 paru złotych. Odkurzacz to jest 40-50 zł i to było najtaniej jak znalazłem. Są odkurzacze za 150-170 zł, ale te odkurzacze też możecie sobie kupić inne. Niekoniecznie musi to być odkurzacz taki podłączany pod wąż, może to być podłączony pod pompę. Tylko akurat w tym basenie z tą pompą nie polecam tego rozwiązania, bo ta pompa nie jest na tyle wydajna, żeby dźwignąć inny odkurzacz. Ok, więc sugeruję jednak wziąć taki jak ja mam, czyli z wężem ogrodowym. Zwykła siatka do wyławiania tych wszystkich śmieci, tego wszystkiego, to jest między 20 a 30 zł. Ale w sezonie to może kosztować i 60 zł, w zależności gdzie to kupujecie. Skimmer, próbowałem go dorwać w sklepie stacjonarnym, próbowałem go dorwać w marketach budowlanych i mi się nie udało. Wszędzie on kosztował około 130-170 zł. Aż w końcu trafiłem na Allegro za 110 zł. To też jest skimmer marki Intex. Możemy nawet dokupić takie rurki. 3-metrowa rurka kosztuje 20 parę złotych. No ale tak jak wspomniałem, sezon się rządzi swoimi prawami, to wszystko może być dużo, dużo droższe. Jakby oddzielam koszta zbudowania tego, tej zabudowy, no bo to jest jakby mój projekt, mój wymysł, ok, więc tego powiedzmy tej kwoty 1200 zł nie będę do tego wszystkiego dodawał. Ale 340 zł zakup basenu, to jest tak naprawdę jedno wyjście do aquaparku w czteroosobowej rodziny. Zestaw chemii razem z tymi wszystkimi gadżetami, można powiedzieć, że to jest drugie tyle, ale to jest drugie tyle na cały sezon. Na drugi sezon nie będziecie musieli tego kupować, bo już macie kupiony kolektor, macie kupiony osprzęt, więc wystarczy wam chemia basenowa. Na następny rok będzie to kosztowało utrzymanie basenu 350 zł na cały sezon. Dziękuję, że wytrzymaliście do końca tego filmu. Ja robię to w taki sposób, ja właśnie w taki sposób działam z tym basenem. Przez cały sezon uczyłem się tego basenu i dlatego na sam koniec sezonu, w zasadzie w połowie września, wrzucam ten filmik.
bo tak naprawdę dopiero teraz wyszło kilka rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. No musiałem się tego nauczyć na własnej skórze najwidoczniej. No, nie jest to jakoś super trudne utrzymanie takiego basenu, ale tak jak wspomniałem, jest to ogromna praca.